Hej, witajcie. W dzisiejszym filmiku recenzja repliki Spezna Arms SA-B11. Zapraszam do oglądania. Zaczynając, replika generuje 430 fps, co potwierdza nam to karta zawarta w opakowaniu. Każda replika przychodzi właśnie z taką kartą, z hologramem, oryginalna karta od Spezna Arms. Także z naszą repliką jest dodatkowa sprężyna. Na drugiej sprężynie replika generuje między 330 a 350 fps w zależności od użytych kulek. Replika wykonana jest z metalu oraz tworzywa. Z metalu mamy całe body, gearboxa, lufę zewnętrzną, lufę wewnętrzną, szyny, w tym przypadku są to te szyny. Także wszystkie małe, drobne elementy, a więc bolt catch, zaczep magazynka, selektor ognia, śrubki, prowadnica kolby, ucho do zawieszenia, przyrządy mechaniczne. A z tworzywa natomiast mamy chwyt pistoletowy. Zamontowany w replice standardowo jest taki. Ja mam zmieniony, o czym opowiem w dalszej części filmiku. Oraz kolba. Ona też jest z tworzywa z gumową stopką. W zestawie znajdziemy także metalowy magazynek typu High Cap z oznaczeniami kalibru palnego karabinka. Następnie posiadamy naklejki od producenta i instrukcję. Co ciekawe, instrukcja jest w języku polskim. I posiada wyraźne obrazki, także nie powinno być problemu z jakimkolwiek odczytem czy zrozumieniem. To tyle co do zestawu, natomiast teraz przechodzę do samej repliki. Moja replika została tak naprawdę zbudowana pode mnie, a więc na początku dorobiłem sobie do szyn URX dolną szynę RIS. W standardzie ta szyna jest bardzo krótka i kończy się w tym samym miejscu co na szynach bocznych, a więc posiada zaledwie 4 czy tam 5 slotów. Ja sobie dorobiłem na takich dziurkach, jak tu mamy trzy śrubki, na dole są dziurki, dokręciłem sobie jakąś tam szynę RIS, a na nią zamontowałem chwyt kątowy. Jednakże no, nie sprawdzało się to zbyt dobrze i wkrótce znalazłem szyny M-Lock. Szynami M-Lock jest w moim przypadku tak, iż są to szyny dedykowane do palnego karabinku. Z tego powodu nakrętka lufy, ponieważ każde łoże typu free float posiada nakrętkę lufy zamiast delta ringu, ta nakrętka nakręca się na korpus, trzymając lufę w miejscu, a następnie do tej nakrętki przykręcane jest samo łoże, a więc posiadamy tak zwaną pływającą lufę, czyli lufa nie dotyka w żadnym innym miejscu łoża oprócz na początku. Przez to, iż był to barrel nut do karabinku palnego, a repliki mają gwint metryczny, musiałem go wymienić. Niestety miał inny rozstaw śrub, przez to musiałem je przewiercić. I o ile na dolnych i bocznych śrubach wygląda całkiem nieźle, tyle na stronie lewej. Zrobiłem przypadkiem małe rysy i nie zmienia to żadnych właściwości oczywiście repliki, ale do wyglądu trochę odejmuje. Tym bardziej, że jest jakby no, z przodu. Wracając dalej na samego łoża. Posiada ono zarówno boczne sloty M-Lock, jak i slot 45 stopni u góry oraz na dole. Czyli górna szyna RIS, bok, dół, drugi bok oraz przekątne. Pozwala to zamontować okładziny typu BCM, swoją drogą nie były one przeze mnie używane, ale o tym powiem trochę później, w takiej konfiguracji, że są obok siebie. To pozwala na bardzo przyjemny, owalny kształt frontu, a także wciąż zachowuje swoją smukłość i bardzo przyjemnie się to trzyma. Co do samych okładzin. Los chciał, iż przyszły one do mnie dosyć późno, ponieważ były zamawiane z AliExpress, i standardowo używałem na tym karabinku, na tej replice karabinku, okładziny, kopie okładzin Magpula. Różnią się one tym, iż są dwuczęściowe, to po pierwsze,
Po drugie, zdejmują tylko jeden slot. A po trzecie, są do nas zakrzywione i duże. I o co teraz chodzi z nimi? Zdejmując sobie kładziny typu BCM, widzimy, że są jednoczęściowe i one są na tyle wąskie, są tak wąskie, ile wynosi jeden bok jakby na szynach. Natomiast MacPula okładzinki nachodzą niejako na skośne sloty, przez co nie możemy sobie zamontować MacPulowskich okładzin na bocznych i skośnych slotach M-Lock, tylko i wyłącznie na bocznych, albo tylko i wyłącznie na skośnych. No to powoduje, że nie mamy takiego już fajnego, owalnego frontu, tylko jest on trochę inaczej wtedy wyprofilowany. Widzimy, zakładanie i zdejmowanie tych paneli ochronnych jest bardzo szybkie i nie sprawia problemu. Kolejnym atutem jest to, iż no, są zwykłe z tworzywa i zimny, chłodny metal dotyku, no to nie jest to samo co tworzywo, tym bardziej w zimę. Jeśli nie mamy rękawic, to tak naprawdę trzymanie zimnego chwytu, zimnego frontu jest bardzo niekomfortowe, a takie okładzinki pozwalają nam chronić swoje ręce przed chłodem. Poniżej posiadam kopię chwytu. Jest to kopia chwytu Gunfighter, też BCM. Ogólnie cała replika jest wzorowana na karabinki z akcesoriami BCM. Jest on fajny, jest on bardzo, jest on wygodny. Chwyt ten jest wygodny w trzymaniu, a przez to, że jest lekko wyprofilowany, możemy sobie go zamontować tył naprzód. A więc tak zwany AK Style. Kto ogląda T-Rex Arms i Lukasa Botkina, wie, że to jego ulubione zestawienie. I to pozwala na to, że nasza ręka, gdy jest wygięty w przód, blokuje się i nie zjeżdża. Gdy akurat jest chwycie to od MacPula typu. Chwycie kątowym MacPula, gdzie mamy to pod kątem i przy większym nacisku to może nam ręka zjeżdżać. W tym przypadku, jeszcze tym bardziej, gdy mamy jakby tył naprzód założone i wygięte jest w tą stronę, a nie w tą, ta ręka nie ma w ogóle możliwości nam w jakikolwiek sposób zjechać. To nam pozwala także, że jest taki długi, mimo tego, że trzymamy go akurat pod kątem, to pozwala nam na obniżenie ręki i dosięgnięcie gdzieś dalej. Także ja, trzymając tak zwanym C-clampem, czyli układam rękę w kształcie C i kciuk trzymam na górze szyn, trzymam to jak kwantowy chwyt, ale gdy na przykład chcę podnieść muszkę, przekładam rękę bardziej w dół i dosięgam do krańca muszki. Oczywiście no teraz jest to, teraz nie trzymam repliki w rękach, tylko jest na stojaku, jest to też trochę inaczej, ale wiadomo o co chodzi. Na przykład przycisk żelowy w tym miejscu. Możemy sobie szybko tą rękę wygiąć w pewnym stopniu, złapać jak chwyt pionowy i nacisnąć ten przycisk żelowy. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Kawałek za chwytem i okładzinami mam slot na wciśnij kropka. O ile nie jestem fanów takich slotów, ponieważ może nam to się urwać, to te szyny nie posiadają zintegrowanego punktu QD właśnie. Dlatego kupiłem taki dodatkowy na M-Lock, korzystam właśnie z wciśnij kropka z przodu, więc no lepszy, jak to się mówi, lepszy ryc niż nic. Także no, miałem ten QD point na M-Locka, ale nie za bardzo mu ufałem do końca. Na korpusie posiadam optykę, jest to celownik, to jest kopia aimpointa T1, swoją drogą jest to lustrzane odbicie, ponieważ te dwa pokrętła powinny być po drugiej stronie. Jest to replika kolimatora od firmy PCS na montażu typu QD, a więc odciągamy mały języczek, podnosimy dźwignię, mamy kolimator zdjęty. Na samym kolimatorze z przodu mam przyciętą na obwód soczewki pleksę i zamontowaną taśmę izolacyjną. Chroni to mój kolimator, a jest bardziej ergonomiczny, mniej zasłania też, lepiej to wygląda. Lepiej niż pewnie jak to będzie ta duża pleksa widoczna na miniaturce filmiku i w tym momencie. Z tyłu mam przeziernik,
Zarówno przeziernik, jak i muszka są stokowe od specny. Idąc niżej, na korpusie posiadam tu chwycik. Jest to chwyt QD, a więc z szybkim dostępem do silnika. O plusach tego rozwiązania mówiłem w poprzednim filmiku, gdzie pokazałem, jak taki chwyt się zmienia. Jest to oczywiście BCM Gunfighter. Został on nieco przerobiony, jest tu ścięty, tak aby weszła powiększona osłona spustu. Kolba, tylne ucho zawieszenia są stokowe. Nie zostały one zmienione. Planowałem zmienić kolbę na B5, czyli praktycznie taką samą, ale o innym tutaj kącie i trochę inaczej przód jest wtedy zorganizowany, ale niestety strasznie ciężko dostać ją w wersji airsoftowej. Karabinki Specna Arms charakteryzują się tym, iż posiadają działający bolt catch. To rozwiązanie jest ciekawe i na pewno wygodne. Może nie jest to uznawane także jako Bayer, ale jest to naprawdę wygodna sprawa, jeśli chodzi o regulację hop-upu. W replikach bez działającego bolt catcha, aby wyregulować system hop-up, musimy sobie odciągnąć dźwignię przeładowania i trzymać ją tak długo, jak regulujemy hop-up. W przypadku działającego bolt catcha możemy tu dźwignię puścić i mamy cały czas atrapę suwadła cofniętą do tyłu. W tym momencie możemy sobie regulować hop-up, a jeżeli wyregulowaliśmy, wystarczy, że wciśniemy właśnie bolt catch, czyli zaczep zamka. W tym momencie nasza imitacja suwadła się cofa. Jeszcze raz pokażę. Działa to bardzo przyjemnie i nie musimy trzymać tej odciągniętej rączki przez cały czas. Moja replika ma mały przebieg. Jest to zaledwie kilka tysięcy kulek, bodajże 2 albo 3. Jest to spowodowane tym, iż korzystam głównie z reload-upów i strzelam na semi, ponieważ strzelam się głównie w CQB, no to w budynkach rzadko używa się full auto. Czasami jest to zabronione. A czasami jest po prostu niepraktyczne. Replika ta posiada także system szybkiej wymiany sprężyny, jednakże jest to tak zwany system szybszej wymiany sprężyny, ponieważ no, musimy wyjąć gearbox z całego korpusu, aby gearbox był po prostu luzem. Wtedy możemy wykręcić sobie prowadnicę i wymienić sprężynę. Nie jest to system SAEC, gdzie wykręcamy prowadnicę kolby i zmieniamy od razu sprężynę. Jak już zmieniłem sprężynę na słabszą, to nawet na lesie latałem z mniejszą mocą, a mimo wszystko FPS-y, wiadomo, to nie jest wszystko. Także szczelność jest na dobrym poziomie, no i replika po dobrym wyregulowaniu hop-upu potrafiła w lesie też coś tam zdziałać na tych 350 FPS-ach. Mimo wszystko uważam, iż za tą cenę replika jest bardzo w porządku. Posiadamy tu metalowe body, sama replika dobrze trzyma oś, nie ma tu luzów, także może jakieś tam delikatne, naprawdę replika jest dobrze spasowana. Jak na Chińczyka jest to bardzo dobre spasowanie. I uważam, iż seria One jest najbardziej udaną serią karabinków od Specny, ponieważ repliki z serii Edge z gearboxem typu Orion oraz MOSFETem, szkielet gearboxa jest słabszy, a właśnie w standardowym gearboxie w serii One ten szkielet jest wytrzymalszy, mimo że nie mamy tu MOSFETu, płacimy też mniejszą cenę, a więc za tą różnicę w cenie możemy sobie dokupić MOSFET i go założyć albo zlecić serwisantowi założenie, a dzięki temu zyskujemy wytrzymalszy szkielet gearboxa, co nam potem pozwala na większy tuning mocowy. Uważam, iż jeśli ktoś szuka taniej, budżetowej M-ki wykonanej z metalu, to jest to jedna z najlepszych opcji. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i zostawcie łapkę w górę. Cześć!